To kto jest w końcu tym ruskim agentem? Bo już się pogubiłem. Jedna część partyjnego betonu wraz z politycznymi liderami na jej czele oskarża tę drugą o najgorsze zachowania i działania wymierzone w niepodległość naszego kraju, rzecz jasna nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów na prawdziwość formowanych przez siebie oskarżeń, no a w odwecie ci drudzy, nie chcąc pozostać dłużni, robią dokładnie to samo, z tym, że po kieszeniach nie szukają już rubli, ale marek, czy tam euro. Gdybyśmy jednak natomiast przyjrzeli się uważnie jednym i drugim, to wiedzielibyśmy, że w kieszeniach tych albo wieje wiatr i zionie pustka, bo euro i ruble zdążyli już zamienić na szekle, albo są na tyle głupi, że nie potrafią na swych zdradach i zdradkach porządnie nawet zarobić. A na poważnie, sądzę, że jedni i drudzy mają rację. Wątpię jednak, że wszystkie ich działania odbywają się pod patronatem celowej zdrady stanu. Sądzę, że przemawia przez nich zwyrodnienie polityczne, które w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób wpływa na logiczną odwrotność, sprzężenie zwrotne, intelektualną implozję, czyli taki wybuch do środka, który wywołuje utratę mózgów, albo przynajmniej wielkie spustoszenia. No i tak człowiek chciałby w dniu Narodowego Święta odpocząć od tych politycznych przepychanek. Mieliśmy te święta następujące po sobie od drugiego, potem trzeci, no i teraz końcówka majówki. Chcieliśmy chociaż raz poczuć się normalnie. Pamiętacie, były kiedyś takie wybory, w których, które wypadły na wakacje. Jedna z partii politycznych, zdaje się Platforma Obywatelska, wpadła na genialny pomysł rozdawania ulotek ludziom na plaży. Przecież to jest jakieś szaleństwo. Widzieliście wtedy takie filmy, gdzie ludzie gonili ich z tych plaż i mówili, nie po to człowiek wydaje kilkanaście, kilka tysięcy złotych na to, aby z rodziną wypocząć i odejść trochę od telewizora, odmurzyć się, odciąć od polityki. Leżysz, wypoczywasz, okulary przeciwsłoneczne na oczach, szum morza i nagle nad swoją głową widzisz, powiedzmy sobie, Klaudię Jachirę. Z takim głupkowatym uśmiechem, która mówi, dzień dobry, chciałam panu wręczyć ulotkę. Czy tam porozmawiać o konstytucji. Bez znaczenia, więc była taka akcja. I teraz mieliśmy dokładnie to samo. Na majówce chcieliśmy wypocząć. Jak człowiek wszedł w social media, na Twitter, Facebook i zobaczył, co tam się dzieje, to po prostu ręce się załamują. Chcieliśmy po prostu choć raz na jakiś czas móc odczuć dumę z własnego kraju, czy nawet państwa, niepozbawionego przecież mankamentów. No i zgadnijcie co? Nie można. Najpierw delegacja usłużnych wasali biegnie przed synagogę, którą jakiś gówniarz obrzucił butelką z benzyną, która zresztą nie zapłonęła, no i nie wyrządzając żadnej szkody, pójdzie teraz do aresztu przynajmniej na 3 miesiące. Szkoda oczywiście elewacji zabytkowego budynku, no ale nic takiego strasznego przecież się nie stało. No i gadali oni tam o nienawiści. Straszyli widmem antysemityzmu, stojąc w jednym szeregu z ambasadorem kraju, który to kraj w tym samym czasie dokonuje ludobójstwa na masową skalę. Ludobójstwa innych ludzi, innych dlatego, że są inni niż Żydzi. I to nie za pomocą butelek. Ale to tym ludziom nie przeszkadza, w sensie politykom. Następnie kolejni wyzywają się od zdrajców i sugerują jedni drugim najgorsze zachowania względem własnej ojczyzny. A cholera ich tam wie, która to ojczyzna jest prawdziwa. W sensie ich ojczyzna. Powołują się, rozumiem, na naszą. Ale tutaj bym poddawał tę uwagę pod wątpliwość. Nawet w dniach świąt narodowych nie są w stanie choć na chwilę ugryźć się w język, darować sobie tych przytyków i insynuacji. Oczywiście sitwy zgromadzone wokół ich wątpliwej władzy, bo przecież nie wiadomo, co dziś w Polsce już jest prawdziwe, pieją z zachwytu, no ale normalni Polacy coraz bardziej powątpiewają we własne państwo i kraj. Mamy bowiem Trybunał, który jest Trybunałem, ale niby nim nie jest. Sąd Najwyższy, którego decyzje nie są respektowane. Mamy Prokuratora Krajowego, którego jedni uznają, a drudzy wyśmiewają. Gdyby chodziło o kraj inny niż Polska, rzekłbym nawet, że jest to całkiem niezła komedia. Niestety akcja tego dramatu rozgrywa się w Polsce. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o polityce i społeczeństwie. Dziś o tym, jak bardzo nie zmieniło się nic w Polsce od przynajmniej 233 lat. No i do czego to oczywiście może doprowadzić. Witajcie i czujcie się jak u siebie.
Dziś nie zajmę Państwu wiele czasu, biorąc sobie do serca zasadę Ksawerego Dunikowskiego, którą przedstawił w Warszawie rok przed podpisaniem słynnej konstytucji 3 maja, a o niej będziemy dzisiaj przede wszystkim rozmawiać, tylko trochę z innej perspektywy. Więc ten Ksawery Dunikowski, jak z pewnością część z Państwa pamięta, twierdził, że nie na tym wymowa zawisła, aby wiele mówić, aby mniej stosownym rozumowaniem czas wycieńczać, aby ustawicznymi ustępstwami i powtarzaniem niczego nie dowodzić i nudzić słuchających, lecz żeby tyle mówić, ile trzeba. I tak też zamierzam zrobić. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko, co tutaj się dzieje i będzie się jeszcze działo, po prostu nie doszłoby do skutku. Własnymi siłami nie dalibyśmy rady tego unieść i za to, jak zwykle, kłaniam się Państwu w pas. Jeżeli ktoś z was byłby jeszcze zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Premier Donald Tusk w dniu Narodowego Święta postanowił napisać pewnego tweeta. I to ten tweet właśnie stał się w zasadzie przyczynkiem do tematu powstania dzisiejszego programu. Posłuchajcie. 3 maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej konstytucji, o marzeniach o Polsce silnej, niepodległej i nowoczesnej. To również opowieść o zdrajcach i głupcach wysługujących się Rosji z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach. Lekcja ważna do dziś. To również opowieść o zdrajcach i głupcach wysługujących się Rosji z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach. Lekcja ważna do dziś, napisał premier Donald Tusk. Człowiek rozumny spoglądający na przeszłość z perspektywy faktów i następującej po nich lawinie zdarzeń musi dojść do przekonania, że zarówno jedni jak i drudzy grali po stronie Rosji w tamtym czasie. W związku z tym jedni i drudzy biorą odpowiedzialność za jarzmo następujących po ich działaniach wszystkich zdarzeń, na przykład brutalnej niewoli, która mogła zniszczyć nasz naród. No i dokładnie to samo dzieje się w polskiej polityce dziś. Na przemian władzą wymieniają się sprytnie ułożeni ze sobą liderzy środowisk de facto lewicowych, chociaż nazywają się prawicą, przy milczącej aprobacie duchowieństwa wyższego szczebla. Z tym, że obecni władcy Polski robią coś jeszcze, coś znacznie gorszego. Rozbijają i przecinają ostatnie więzy społeczne i narodowe. A bez tych więzów możemy zapomnieć o jakimkolwiek istnieniu. Da się bowiem, jak pokazała historia Polski, żyć bez państwa, jeżeli naród, rzecz jasna, jest silny. Ale państwo bez narodu odrodzić się nigdy nie będzie mogło. To naród jest genotypem państwa. To naród państwo w sobie zachowuje. I do niego dąży, nawet w niewoli. A co do prawdziwości historycznej tego tekstu, osobiście uważam zupełnie inaczej niż premier Tusk. 3 maja to opowieść o najgorszych polskich cechach, które na przestrzeni setek lat doprowadziły nasz kraj do ruiny, uwsteczniły go o dziesięciolecia, a może i nawet ponad wiek. Zmarnowały szansę rozwoju i zabiły resztki potencjału przyszłego narodu. 3 maja to opowieść o zapalczywości i braku politycznego rozeznania, o nieumiejętności przewidywania skutków politycznych decyzji, o machaniu szabelką po dziadku i to tylko z tym przekonaniem, że sama sława szabli z minionych lat, z minionych bitew, kiedy dziad dzierżył ją w dłoniach, wystarczy, aby poprawnie mógł posługiwać się nią wnuk. 3 maja to kajdany, które założyliśmy na siebie dobrowolnie, by spędzić w nich 123 lata, niewoli. I teraz świętujemy. Wiem dlaczego. Oczywiście możemy rozwijać to na wiele sposobów. Jednym z nich na przykład jest to, że 3 maja był kontrą do 1 maja przez lata komuny, w tej realnej, no i późniejszej, kiedy już następowała odwilż. Ale nie o tym jest rzecz. Takie są po prostu fakty historyczne. Tymczasem każde zdanie zapisane we wspomnianej wiadomości przez premiera jest kompletnie oderwane od historycznych faktów. Za chwilę powiem, jaki pogląd na konstytucję 3 maja jest mi bliższy, ale najpierw odpowiedzmy sobie, dlaczego idee z Twittera gromadzą wokół siebie tak wielkie rzesze admiratorów. Komunikaty tego typu są pisane bowiem dla grupy wyznawców, która i tak przyjęłaby wszystko, tak jak wszystko jest w stanie przyjąć papier.
Partyjni wyznawcy tworzą bowiem bardzo podatny grunt dla każdej, nawet najgłupszej tezy zasiewanej przez lidera tej czy innej formacji. Dostają SMS-a. To jest SMS dnia, z przekazem dnia. Dostaje go każdy polityk. Wymyśla coś spin doktor albo sam lider, wysyła się go do wszystkich polityków, którzy tego dnia chodzą do mediów i rozsiewają te informacje. A usłużne mniej lub bardziej media podają je dalej i tak się tworzy rzeczywistość, w której żyjemy. Dlatego pośród polityków nieustannie panuje przekonanie, że to nie wyborcy de facto decydują o tym, kto zostanie parlamentarzystą w tych czy innych wyborach. I mają rację. Ale ordynacja wyborcza i odpowiednie, zmyślne ułożenie list. Między innymi dlatego z list Prawa i Sprawiedliwości całkowicie wycięty został w starcie do wyborów europejskich gdański lider ichniejszych struktur Kacper Płażyński. Policzono bowiem na Nowogrodzkiej, że jest on tak popularny wśród właściwego dla tej partii elektoratu, że idąc nawet z nic nieznaczącego środka, powiedzmy tam, nie wiem, z 9 albo 11 miejsca, mógłby zdobyć mandat, a partia uznała, że ma go otrzymać Anna Fotyga. Nie wyborcy PiSu, ale partia. Więc konkretny polityk wystawiony w odpowiednim czasie i miejscu po prostu wygrywa. Dlatego cieszę się, że Marcin Palade, jeden z najbardziej liczących się ekspertów od geografii wyborczej, zapowiada założenie własnego kanału na YouTubie. Z tego co wiem, zamierza w swoich programach dokładnie wyjaśniać zawiłości ordynacji wyborczych, które obowiązują w Polsce, a to może nie spodobać się politykom, bo ukaże, jak bardzo jesteśmy nabijani w butelkę. I dobrze, bo trzeba do tej zastygłej zupy w końcu wrzucić jakiś granat. Politycy dobrze wiedzą, że sprawczość i siła inercji partyjnego sztandaru jest tak silna, siła silna, tak wielka, tak przekonywująca, nawet bym powiedział, że gdyby na eksponowanej pozycji w odpowiednim okręgu, startując z tej czy innej partii, to bez różnicy, postawiony został wykąpany, uczesany i ubrany w garnitur szympans, to uwierzcie, że dostałby on mandat i został posłem. Siła inercji głosu twardego elektoratu. Twardy elektorat, z którym mijamy się na ulicach, jak rzekłem, tej czy innej partii, jest w stanie oddać głos na pawiana. Bo ufa, że liderzy partii postawili tego pawiana w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie dla dobra czegoś, co oni tam uważają za dobro. My natomiast musimy stanąć w prawdzie i powiedzieć to sobie jasno. Funkcjonujemy w świecie złożonym z ludzi, którzy posługując się własnym ciałem przez całe życie nie są w stanie powiedzieć, gdzie znajdują się ich płuca. Musimy obcować z większością, która nie jest w stanie odróżnić najprostszej prawdy od najbardziej oczywistego fałszu. Ze współobywatelami, z którymi jeździmy właśnie rano do pracy autobusem czy tramwajem. To są ludzie, dla których komunikat partyjnego lidera jest ważniejszy niż samodzielne dojście do właściwych wniosków. Właściwych, czyli opartych rzecz jasna na prawdzie, a nie na jej wyobrażeniu i komunikacie dnia. Tak więc 3 maja to nie jest opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej konstytucji, ale o braku strategicznego rozumienia polskich spraw, o głupiej porywczości, nieumiejętności planowania, złym czytaniu polityki międzynarodowej, zapalczywości i w konsekwencji upadku Polski. Kropka. Czasem spoglądam na nasz kraj i mieszkających rzecz jasna w nim ludzi. Mówię tutaj i odnoszę się do kwestii polityki i idei, a nie do kogoś personalnie, broń Boże. Więc patrzę na niego i jawi mi się on jako grupa ludzi zamknięta w ciasnym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu jest wilgotno, nieświeżo i nieprzyjemnie. Ludzie w tym pomieszczeniu zamkniętym nie wychodzą, więc się nie myją. Stąd ten zapach. Nie ma czym oddychać. Wprawdzie w pomieszczeniu jest okno i są nawet drzwi, ale każdy, kto wstaje i chce przewietrzyć, natychmiast jest uciszany, a nawet sekowany. Mówimy więc, ludzie, dejta spokój, trochę świeżego powietrza wpuśćmy, świeżości jakiejś, do tej polityki, do życia społecznego. Na korytarz byśmy wyszli, rozprostować kości, popatrzyli na świat przez otwarte okno, a nie zza tej firanki. Nie. Zawsze jest nie. No i się zamieniają. Co 4, co 8 lat. Prawica, lewica. Żadna prawica, żadna lewica. Dogadani po okrągłym stole. Więc prawie identycznie wyglądała w mojej ocenie Polska w czasach tak bardzo chwalonych przez premiera. To prawda, Rzeczpospolita Polsko-Litewska została doprowadzona do upadku przez swoich sąsiadów. To fakt. Ze szczególną rolą tutaj Rosji. Niemniej sami dostarczyliśmy im wybitnego wręcz pretekstu, praktycznie prowokując ich do interwencji. A przypominam, że Konstytucja 3 maja była uchwalana już po pierwszym rozbiorze Polski, który odbył się 5 sierpnia roku 1772. Tymczasem kraj pozbawiony armii,
Społecznie rozwarstwiony, wyniszczony wzajemnymi sporami, postanowił zamiast fortelem i wielkim sprytem ułożyć wewnętrznie swoje sprawy, odtrąbił niemalże wobec wrogiego mocarstwa, jednego, drugiego i trzeciego, że idzie sam na wielką niezależność, której w tamtym czasie właśnie ze względu na swoją słabość nie miał szansy zdobyć w najmniejszym stopniu. Kiedyś powiedziałem wam, że ze względu na miłość do Warszawy, którą wyrażałem przez wiele lat i do dzisiaj ją wyrażam, moje pułki nasze w naszym domu, moim i Moniki, toną w wielu miejscach warszawianami, książkami związanymi z historią Warszawy. Jedną z nich są Podróże Infantczyka z Rygi do Warszawy. Ona została napisana, ta książka, w formie, rzekłbym, takich pamiętników bardziej analitycznych, właśnie w XVIII wieku, właśnie dokładnie w tamtym czasie. I treści tam zawarte wyraźnie pokazują rozwarstwienie społeczne pomiędzy szlachtą, mieszczanami a arystokracją. Takiego kraju po prostu nie dało się w żaden sposób utrzymać. Na przykład szlachta, która budowała sobie w Warszawie jurydyki całkowicie wyjęte spod miejskiego prawa, gdzie nie musiała płacić za oczyszczanie ulic, za wywóz nieczystości, odpady wylewała na ulicę, nie dokładała się do straży, która miała pilnować ulic, kiedy już zapadał zmrok, nie dokładali się do łoju, do oleju, który dodawano do latarni, żeby mogły się one palić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko budowało rozwarstwienie społeczne, niszczyło więzi pomiędzy nieistniejącym jeszcze wtedy, ale jednak jakimś tam zalążkiem polskiego narodu. Naród, przypominam, to jest dopiero struktura, która wyłania się w okolicach XIX wieku. Wcześniej na pytanie, kim jesteś, odpowiedź brzmiała: jam arystokracja lub poddany króla w tym przypadku, na przykład polskiego. Więc to rozwarstwienie w tamtym czasie, które tak zachwala premier Donald Tusk, było po prostu ogromne. No i spektakularne obwieszczanie swoich planów przez ówczesnych polityków, wyrażanie takiej chęci, a wręcz przeradzające się w wygrażanie i odszczekiwanie silniejszym, zamiast w milczeniu zbrojenie i jednoczenie jak najszerzej, było po prostu głupie. Bez uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku Rosja nie miałaby usprawiedliwienia do zbrojnej interwencji, co mogłoby zapobiec drugiemu rozbiorowi. Ktoś oczywiście powie, ale co, Polska nie mogła rządzić się sama? Pewnie, że mogła. I oto nastąpiły efekty. No i zrobili to, co chcieli. Zrobili i Polska straciła wolność na 123 lata. Nie doszłoby też do powstania kościuszkowskiego, które ostatecznie doprowadziło do zniknięcia Rzeczpospolitej z mapy Europy. A bez Kościuszki nie powstałby ten strasznie słaby, jak słyszę, film Kos na Netflixie właśnie o Kościuszce. Pół żartem, pół serio, rzecz jasna. Muszę go obejrzeć i wtedy będę miał własne zdanie na ten temat. Tak czy inaczej, te wydarzenia są nierozerwalnie powiązane. Konstytucja była iskrą wywołującą lawinę. Była to prowokacja, na którą Rosja odpowiedziała, broniąc swoich imperialnych interesów. Czy miała do nich prawo? Każdy kraj ma prawo prowadzić taką politykę, jaką chce. My natomiast mamy obowiązek działać tak, aby zagrożenie takie nas nie dotknęło. Gdybyśmy w tamtym czasie mieli polityków rozważnych u głosu, zdolnych do racjonalnych decyzji, to wstrzymaliby oni w kwietniu 1791 roku działania związane z konstytucją i kontynuowaliby po prostu reformy przyjęte przez Sejm wielki stopniowo. A w ciszy stworzony, gotowy już dokument reformy ustrojowej państwa trzymaliby w szufladzie i czekali na odpowiedni moment. Kto bowiem podważy, że dokonania Sejmu czteroletniego przed tym osławionym 3 maja nie były imponujące? W pewnym momencie po prostu należało powiedzieć stop i nie ryzykować tego, utraty tego, co już osiągnięto ciężką pracą najtęższych polskich umysłów. Jakie były kluczowe osiągnięcia Sejmu czteroletniego? Wprowadzono stały podatek dla szlachty i duchowieństwa, a to dałoby pieniądze na utworzenie wymarzonej 65-tysięcznej regularnej armii. Zreformowano administrację podatkową, dzięki czemu zwiększono jej efektywność. Zasilono także utworzoną pod wpływem Rosji i nadzorowaną przez rosyjskiego ambasadora Radę Nieustającą. To wszystko działo się podczas Sejmu Wielkiego i było przyjęte przez Rosję z mniejszą lub większą aprobatą, ale nie do tego stopnia, żeby zaatakować Polskę. Mało? Wprowadzono również prawo o miastach, które znacznie rozszerzyło przywileje mieszczan, a także przeprowadzono gruntowną reformę sejmików. To wszystko pozwalało patrzeć w przyszłość z wielkim optymizmem. Moglibyśmy rozwijać się, czekając na kolejne zmiany w sytuacji międzynarodowej i dążyć do dalszych kroków wzmacniających państwo lub po prostu zrzucenie rosyjskiej kurateli z naszych barków. A przecież nikt nie powie, że następna okazja nie mogła nadejść szybko. Na tronie siedziała bowiem imperatorowa Katarzyna II, której zmarło się w listopadzie roku 1796. Jej następcą był Paweł, późniejszy Paweł I, który szczerze nienawidził swojej matki.
Mówiąc natomiast nienawiść w przypadku carewicza Pawła I, mam na myśli nienawiść przez duże N. Więc zamiast urabiać relacje z młodym następcą tronu w Petersburgu czy tam Moskwie, zamiast jednać go wokół sprawy polskiej tak, by w odpowiednim momencie z samej tylko nienawiści do swojej matki na przykład pozwolił albo dał akceptację dla reform w Rzeczpospolitej, no tym bardziej, że Katarzyna II prowadziła twardą politykę wobec Polski. Tutaj zabrakło po prostu mądrości, takiej mądrości powiedziałbym Dmowskiego, który nastąpił dużo, dużo później. Tak jak mądrości i prawdy zabrakło we wspomnianym twicie premiera, który po prostu był niepotrzebnie politycznie kąśliwy w dniu takiego święta, głupi, impertynencki i historycznie nieprawdziwy. Dziękuję, że udało się Wam wytrwać do samego końca. To dla mnie bardzo ważne, abyśmy w ciemno nie brali na sztandary ludzi i wydarzeń, które z samego tylko przyzwyczajenia mają być dla nas drogowskazem na przyszłość. I właśnie tego zazdroszczę Żydom. O, tak, dokładnie Żydom tego zazdroszczę. Żydom z kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, rzecz jasna. Sprytu w prowadzeniu polityki zagranicznej. Chociaż ostatnio stracili instynkt i polot, wierząc, że są niezniszczalni. Szybko przekonają się, jak wielki błąd popełnili. Tak myślę. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was takie programy jak ten w ogóle by nie mogły powstawać, a ja bym po prostu tego razem z zespołem nie był w stanie unieść, za co jak zwykle kłaniam się Państwu w pas. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną przeze mnie i przez nas tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. A na odchodne. Zostawię was z tekstem piosenki Jacka Kowalskiego, która opisuje tamte właśnie czasy. Rzecz dzieje się w lutym 1770 roku i jest dla mnie odbiciem Polski z czasów Królestwa, ale też tej obecnej, z czasów bezchołowia. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Jedzie Malczewski, Skarbek, Ignacy. Z nim krakowiacy i poznaniacy. Jadą zdobywać miasto plugawe, zdezinsektować wszawą Warszawę. 10 000 jedzie w komendzie. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Wodzu kochany, jakie masz plany? Plany mam cacy, rzecze Ignacy. Sotnie się potnie lub sprytnie wytnie, a Stasia króla wsadzi do ula. Rząd katolicki władzę zdobędzie. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Król Staś ich objął lunetą swoją, włosy na głowie wszystkie mu stoją, serce mu puka, spada peruka, aż repnin rzecze, w garść weź się człecze, skąść, że te szlochy popraw pończochy. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Już od Warszawy są 4 mile, damy warszawskie wdzięczą się mile, konfederackich spragnione gości, a król Staś to widząc aż zżółk z zazdrości. Naprzód rodacy, woła Ignacy, jakoś to będzie, jakoś to będzie. A kiedy byli już przy samym mieście, wyszło nad rzekę Moskalów 200. Moskale wpadli, w dym uderzyli i 5 000 naszych zabili. Drugie 5 w rzece się utopiło. Jakoś tak było, jakoś tak było.